Witam, dzień dobry. Warszawa. Piękna. Ulubiona. Muszę jeszcze śledzić za nawigacją. Pam, 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 pam. Skręcamy w prawo. Dziękuję. Dziękuję. Uwielbiam warszawskie drogi. Naprawdę, one takie super nowoczesne, komfortowe. Tutaj poruszasz się, nieważne na jakich felgach, 18, 19 czy 20, zawsze tobie zawsze komfortowo. Teraz u nas niedziela, aut nie tak dużo i ja po prostu z kubkiem Kosta już świątecznym na spokojnie sobie jadę do Piasecznej, a później wracam jeszcze raz do Warszawy. Tutaj wszystko bardzo blisko, zobaczę nowe, jak wszystko się znajduje, nowe odcinki. Tak, tak, tak. Patrzymy. Tereskol. Tak. Po prawej stronie u nas jest hurtowna. Tutaj Natalia mi mówi, jak jechać prawidłowo. Droga w stronę lotniska Chopina. Jeszcze nie jadę do lotniska, ale w przyszłości mi się przyda. Bo do lotniska jeżdżę zawsze pociągiem takim miejskim. No o tak, niedziela handlowa, wolna, pusta, piękna. Jechała ze mną jedna osoba z Częstochowy BlaBlaCarem. Ja, kiedy ktoś jest z BlaBlaCaru, to też biorę ludzi, aby po prostu komuś zrobię dobrą sprawę i jakieś tam pieniążki na paliwo się zwracają. No to, no i tak. Nigdy nie zaszkodzi, nie przeszkodzi jakieś tam 100 złotych na drodze nie leży. Czasami bardzo ciekawi ludzie jeżdżą, podoba mi się z nimi podróżować. Ludzie różnych, różnego wykształcenia, różnych. No, jest o czym rozmawiać. No i tak. Paliwo u nas 5,68 kosztuje. Shell V-Power zawsze tankuje sobie na Shellu. Moja najlepsza stacja benzynowa. Mam dobre wyniki spalania autka i cieszę się. No i tak. Warszawa, lotnisko, 2000 metrów. Dobrze. Chciałem umyć samochód rano, ale dobrze, że tego nie zrobiłem, bo dzisiaj temperatura plus 5 ma być, teraz u nas plus 3, ale mgła i asfalt jest mokry i przez to może być, i auto jest już bardzo zabrudzone od autostrady. Dobrze, że nie umyłem rano, umyję sobie później, po powrocie. No i właśnie taka historia. Dobra, zostało mi się jechać 11 km. Życzę wam miłego dnia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pa.